naszym mieście również jest takie niepokojące zjawisko, że tak jak w całej Polsce działają dopalacze i ci sprzedawcy, którzy sprzedają to straszne paskudztwo ludziom w Polsce, to się również odbywa w Grudziądzu. I pod względem profilaktyki wszystkie jakby służby działają poprawnie i bardzo dobrze, począwszy od Straży Miejskiej, Policji, wszystkich pedagogicznych służb społecznych. Natomiast trudno mi jest jakby przejść do porządku dziennego, kiedy słyszę od przedstawiciela oddziału ratunkowego naszego szpitala, od ordynatora, od pana doktora Witkowskiego, że w Grudziądzu ten problem narasta. Czyli są nawet zgony i bardzo ciężkie zatrucie organizmu u wielu Grudziądzan. Mówię tutaj o populacji uczniów i o ludziach dorosłych. I prośba moja jest taka, żeby pan komendant prosił o to, żeby powiedział, w jaki sposób można to, znaczy mimo tego, że ogólnopolsko nie mógł sobie z tym zjawiskiem poradzić nasz premier pod względem prawnym. Wiem, że to jest tam, zakusy są takie, no, ci ludzie są bardzo jakby mocno obstawieni prawem, mają na swoich listach płac ludzi, którzy wyszukują kruczki prawne, którzy działają na tym polu strasznie wysokim pod względem prawa, ale co robi społeczność lokalna, co robi lokalna policja, żeby w Grudziądzu tego zjawiska było troszeczkę mniej. Jak pan zaznaczył, jest to naprawdę duży problem tego kraju, obwarowany prawnie. My też musimy działać w granicach prawa, nie możemy tego prawa naginać. Współpracujemy tutaj ze służbami sanitarnymi, głównie sanepidem. Staramy się cały czas inwigilować punkty, gdzie są te sprzedawane dopalacze. Są to, mówię, czy to punkty stałe, czy przez internet. Staramy się zabezpieczać, gdzie mamy podejrzenie, że w skład danego dopalacza wchodzi środek narkotyczny, który jest zabroniony ustawą. Są to później badania, czy ten środek narkotyczny faktycznie się znajduje, czy jest tylko podejrzenie. Są to kosztowne badania, robione w szczególności przez służby sanitarne. My współpracujemy z służbami, gdzie razem zabezpieczamy te środki. Monitorujemy na przykład, czy pojawia się jakiś nowy środek gdzieś na rynku. No niestety, nie jesteśmy w stanie zapobiegać używaniu tych środków. Ten środek, no to jest, każdy środek to jest nieprzeznaczony do spożycia. I w przypadku sprawy karne są tylko w przypadku, gdy jest narażenie, gdy jest świadome narażenie kogoś na utratę zdrowia, życia. W tym wypadku, no, dana osoba używająca taki środek bierze odpowiedzialność, można powiedzieć, na siebie. Ona wie, co w tym składzie się znajduje, że to jest środek nie do używania, spożywania. No i przeważnie takie sprawy nam się kończą umorzeniami odnośnie przeciwko osobom, które narażają i wprowadzają taki środek do użycia. Tak jak pan zaznaczył, osoby, które wprowadzają środki do narkotyczne, czy dopalacze na rynek, mają swoich prawników, wiedzą, jak się bronić przed sądami, prokuratorami. I cały czas, jeżeli jeden środek jest wyeliminowany z uwagi na związki narkotyczne, które są zabronione ustawą, wprowadzany jest następny. I jest to takie zamknięte koło, mówię, jeżeli ustawodawca nie zmieni się prawo i nie będzie zakazany całkowicie tych środków, no to będziemy walczyć przy pomocy innych służb i innych. Tak samo mówię, jak pan już zaznaczył, z SOR-em też mamy stały kontakt, monitorujemy osoby, które używają te środki, które mogą używać również inne środki narkotyczne. No niestety jesteśmy związani prawie, musimy zgodnie z literą prawa przestrzegać. Mieszkaniec Grudziądza po zgłoszeniu się do szpitala, po zażyciu tych środków, będzie to udowodnione, że on zejdzie z tego świata. Czy jakie wtedy procedury obowiązują? Bo wtedy mamy jakby ewidentnie do czynienia ze zgonem spowodowanym zażyciem tego środka, który ktoś tam w Grudziądzu sprzedaje. Czynności zlecone przez prokuratora w kierunku narażenia na utratę życia. Jednakże, jak już wskazałem, jest to bardzo trudne do udowodnienia, ponieważ musimy wskazać osobę konkretną, która ten środek podała z zamiarem, no, narażenia danej osoby na utratę życia. A jeżeli ten środek jest opisany, że jest to środek na przykład do zapachowy, ośrodek jakiś, no, ozdobny, żaden prokurator nie pójdzie z aktem oskarżenia do sądu, żeby wskazać daną osobę, ta osoba, no, nie, ona nie miała zamiaru. Ona tłumaczy, że wprowadzała środek, który ma być służyć na przykład jako zapachowy, a nie jako środek do spożycia.
Czyli odpowiedzialność bierze osoba, która to przykrona odpowiedzialność zeszła z tego świata. Przecież ta osoba, która nagle znajdzie się w szpitalu i powiedzmy, jak tutaj padło słowo, zejdzie z tego świata, to jest osoba, która jest już tak zaburzona, że ona nie ma możliwości oceny, samooceny. W związku z tym, tak jak pan komendant powiedział, musi być to uporządkowane ustawą. I myślę, że tutaj, jak wszyscy siedzimy, mam na myśli radnych, powinniśmy bardzo głośno na ten temat mówić, żeby w końcu prawo się zmieniło w tym zakresie. Z tym samym tematem chciałem do pani dyrektor sanepidu zwrócić się z pytaniem, czy może pani powiedzieć, co sanepid może jeszcze zrobić, bo wiem, że dużo robicie. Zwalczanie tej podaży rynkowej towarów niebezpiecznych dla mieszkańców naszego miasta, bo wiem, że w innych miastach no, były tam takie spektakularne działania, które w znaczący sposób spowodowały wyniesienie się tych no, nękanych, w cudzysłowie, właścicieli tych punktów, które sprzedawały dopalacze mieszkańcom. Chodzi o dopalacze, a raczej poprawnie mówiąc środki zastępcze, to tak jak było tu powiedziane, niestety mamy takie prawo, jakie mamy. Przy występowaniu tego produktu na rynku stosowane są przepisy prawa administracyjnego, a nie kodeks karny. I stąd bierze się cały problem, dlatego ja panią radną poproszę, żeby naciskać, żeby Rada Miejska spróbowała wystąpić z taką inicjatywą. Dostawaliśmy do poprawki ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zgłaszaliśmy nasze uwagi. Przepisy miały już wyjść jesienią, już nawet w Gazecie Prawnej były informacje, jakie produkty wejdą nowe do ustawy. Wszystko leży, nie wiadomo w którym miejscu to utknęło. Myślę, że takie inicjatywy byłyby potrzebne, żeby ten temat ruszyć, bo nawet nie wprowadzenie pojedynczych produktów do tego załącznika, do ustawy załatwi sprawę, ale objęcie tego procederu, przyjęcie, że to jest przestępstwo i traktowanie tego tak jak postępowania z narkotykami. Tu jest odpowiedzialność tych wprowadzających do obrotu te produkty i produkujących. Jakby tej odpowiedzialności oni w ogóle nie ponoszą. Oni likwidują tą firmę za chwilę, wycofują z obrotu ten produkt. Te same osoby zakładają nową firmę, wprowadzają nowy produkt. On jest czasem ten sam skład, tylko jest zmieniona nazwa. A jak jest zmieniona nazwa, to nasza decyzja już nie dotyczy tego produktu. Czyli oni dostosowali się do decyzji, oni tą decyzję wykonali, bo zaprzestali działalności i nie wprowadzają tego produktu. Koniec, kropka. Bawią się w kotka i myszkę. Natomiast wydanie przepisów karnych, które by pozwoliły na ukaranie, zdrowie ukaranie tych osób, dałoby, tak myślę, dałoby pożądany skutek. My nakładamy kary, bo prawo pozwala nałożyć karę na tą osobę. Wszyscy, jak tu jesteśmy, pewnie wiedzą, od 20 tysięcy do miliona złotych taka wysokość kary może być nałożona, ale bardzo często te kary nie podlegają egzekucji, bo spółki wprowadzające mają kapitał założycielski 5 tysięcy i tyle można z nich ściągnąć. Reszta jest nie do egzekucji. Mamy takie postępowania, bo zajmujemy się tym od 2012 roku. I tak jak tu pan komendant powiedział, to pochłania duże pieniądze. My na to nie dostajemy środków. My z naszego funduszu rzeczowego opłacamy te badania, bo oni powinni nam oddać te pieniądze, ale oni nam ich nie oddają. Nie ma ich jak wyegzekwować. Dlatego nie nasze działania, ale głównie zmiana prawa. Bo my, owszem, to co robimy, to im trochę utrudnimy, bo jak my pójdziemy dziś na kontrolę i zabierzemy im 500 opakowań, 500 saszetek, to bardzo możliwe, że dziś po południu oni nie będą mieli co sprzedawać. Ale oni sprowadzą
produkt, który dzisiaj wprowadzają w Toruniu, Bydgoszczy, na Wrocławiu, w Włocławku czy w innej części Polski, bo to jest głównie jedna firma poza Grudziądza i oni wprowadzą nowa firma, produkt z nową nazwą i dalej proceder kwitnie. Także istotne jest bardzo, żeby zmienić prawo, bo to prawo pozwoli nam wszystkim pozbyć się tego procederu. My kontrolujemy, pobieramy, oddajemy produkty do badań, zgłaszamy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury przy każdej sprawie. Sprawy są umarzane, bo przesłuchania tych osób do niczego nie doprowadzają. Te osoby nie pamiętają, nie chcą powiedzieć, gdzie kupiły, od kogo dostały, na imprezie u kogo zażyły i nie ma dojścia do tego sprawcy. Pani w sklepie, która zeznawała w prokuraturze, oświadczyła, że no jak, ja nie sprzedaję nic szkodliwego. Tam jest napisane, że nie wolno tego spożywać. I wszystko jest w świetle prawa. Dlatego to prawo musi być zmienione, żebyśmy zabezpieczyli dzieciom naszym, bo to głównie są młodzi ludzie, żebyśmy zabezpieczyli im spokojną i bezpieczną przyszłość. Nam powinno chodzić o to, żeby w Grudziądzu jakby było tego mniej. I właśnie chciałem panią dyrektor prosić, co możemy zrobić, żeby, no nie wiem, czy możecie zwiększyć ilość kontroli tam i się takie jakby nękanie, bo oni mówią, że sanepid ich nęka. Natomiast pani w imieniu prawa może to robić, prawda? Bo macie wejście jakby do wszystkich firm, które sprzedają towar, nie? I możecie do nich również wejść i jakby taka ilość kontroli. No na przykład ja jestem tym złoczyńcą, mam tam zakłady w Łaźminie, w Toruniu. Jeżeli w Grudziądzu byłby większy nacisk ze strony pani firmy, ze strony kontrolerów od was, no to oni wtedy będą szukać, aha, no w Toruniu jest łatwiej, czy tam w innym mieście, bo nie chcę zaartykułować, no to z Grudziądza się wynosimy. Nie wiem, czy to takie, czy dobrze wyraziłem to, o co mi chodzi. Mi chodzi o to, żeby w Grudziądzu móc coś zrobić, no, żeby nie być bezsilnym, bo wiemy, jakie prawo jest, ale jest jakieś prawo, które daje nam jakieś poczynania, które moglibyśmy robić. Panie radny, problem z nabyciem dopłaty w obecnym prawie jest praktycznie żaden. To nie jest kwestia sklepów w Grudziądzu, w Łosinie, czy gdzieś jakiegoś przedsiębiorcy. Mamy internet. Ja przed chwilą wrzuciłem wyszukiwarkę dopłaty sklep. Wyskakuje od razu kilkaset sklepów internetowych. Wszystkie adresy kontaktowe to jest Amsterdam, to jest Czeska Republika, bo głównie stamtąd dzieciaki kupują. Jedna taka używka to jest kwestia 15 zł. Ma pan za dwa dni na swoim poście, na poczcie do odbioru tego typu rzeczy. Więc nie jest problem, myślę, że służb grudziąckich, tak, sanepidem, to jest to, co możemy robić. I to myślę, że to, co jest całkiem dobrze wykonywane przez sanepid grudziącek i też Komendę Miejską Policji, to jest przede wszystkim uświadamianie młodzieży tej gimnazjalnej edukacji i pokazywanie skutków. To jest to, na co powinniśmy my w obecnych przepisach prawa nałożyć duży nacisk. Ja mam syna gimnazjalistę i muszę powiedzieć, że Komenda Miejska Policji systematycznie w szkole, pan Sylwek przyjeżdża Lewandowski z ekipą, po prostu uświadamia i pokazuje, co się dzieje z takimi ludźmi, ale też jakie są konsekwencje prawne dla osób, czy to zażywających, czy tym, co mogą robić po tym. Więc to jest u nas realizowane. Natomiast nabić, dopalać, bo też mam kontakt z osobami, ostatnio miałem uzależnionymi, którym starałem się też pomóc. To nabycie dopalacza jakiegoś środka, to jest naprawdę wkliknięcie przez telefon, przez smartfon, przez jakąkolwiek wyszukiwarkę w internet i dopalacz jest ze dwa dni nas w domu. To nie jest żaden problem. Przez internet zakupiony towar do domu będzie dostarczony. Do domu. Jak nie chcą, żeby to podlegało jakiejś tam innej kontroli, ale to są i te firmy wysyłkowe, które kurier przyniesie do domu. Natomiast to, co pan radny powiedział, firma, która prowadzi normalnie działalność i my ją, można powiedzieć, nękamy, jedziemy, zwracamy uwagę, że jest coś niepoprawnie, wydajemy decyzję. Ta firma chce funkcjonować na tym rynku i chce mieć przyszłość, bo ona w świetle prawa to robi. I to jest inny rozdział. Ci ludzie, którzy sprzedają te dopalacze, to nie jest, to nie są firmy, to nie jest taka organizacja, która chce istnieć tutaj i mieć dobre imię. Im na tym nie zależy. Oni zmieniają te nazwy i częstość kontroli. Proszę sobie wyobrazić, że my jesienią
Doszliśmy do wniosku, że będziemy ich nękać. Chodziliśmy do nich co 3 dni. I za każdym razem mieli towar. I za każdym razem oni wykonali naszą decyzję. A za każdym razem mieli nowy towar. Dla nich to nie jest naprawdę problem. Naprawdę, który jedzie z towarem do Torunia, to nie pojedzie dzisiaj do Torunia, bo Grudziądz zabrał towar, tylko przywiozą to tutaj. Tej pani przywożą nową umowę o pracę, bo ona jest zatrudniona przez kolejnego pracodawcę. Bo ta pani, która sprzedaje, ma papiery, wszystko w porządku. I to jest, ja nie chcę tego nazwać mafią, ale to jest organizacja innego typu niż uczciwa firma, funkcjonująca na jakimś, na naszym rynku. Także problem polega na przepisach, które, bo to nie jest problem tylko Grudziądza, to jest problem całej Polski. Na Zachodzie trochę się z tym uporali, a to jest problem naszych tutaj przepisów. Bo przesyłka, tak jak pan prezydent mówił, może przyjść z zagranicy, ale jeśli będzie przepis, że ktoś posiadając dopalacz będzie ścigany prawem, to będzie tak jak z narkotykami. A w tej chwili jest tak, że karany, bo ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii mówi tylko, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest zabroniona produkcja i wprowadzanie do obrotu. Jeśli ktoś ma 2 kg pentedronu i on mówi, że on ma to dla własnych potrzeb, a policja nam odpowiada, że on nie był notowany, my musimy wierzyć jego zeznaniom. On nie może być ukarany za produkcję i wprowadzanie do obrotu, a nie mamy dowodów na to, że on próbował to wprowadzać do obrotu. I tu przepis nie pozwala na żadne inne ruchy. Oczywiście my nie oddajemy tego, my orzekamy o zniszczeniu, przynajmniej tyle możemy zrobić. Natomiast nie możemy podejmować kroków wynikających z kodeksu karnego. I tak jak było zatrucie, ja wczoraj w programie był pani redaktor, prosiłam, żeby rodzice dzieci, które trafiają do szpitala po zatruciu dopalaczami, żeby ci rodzice zgłaszali również do prokuratury, bo mają takie prawo. My jako inspekcja mamy obowiązek.